Szkoda, że tego meczu nie wygraliśmy, bo mogły zostać 3 punkty, a nie tylko jeden w Grudziądzu. Pierwsza połowa dobra w naszym wykonaniu. Kilka sytuacji do zdobycia bramki, tylko gdzieś tam problem z decyzyjnością. Byliśmy taką stroną dominującą i to się tam przekładało na te sytuacje. Jedyny taki mankament w tej pierwszej połowie, no to mieliśmy trochę problem, bo tutaj drużyna Świtu podeszła wysoko. My tam byliśmy w budowaniu 3-1, ale w drugiej połowie już zmieniliśmy to budowanie na 3-2 i było nam trochę łatwiej. No taka niespodziewana bramka, ale druga połowa szybko odpowiedzieliśmy, strzeliliśmy bramkę na 1-1. Mimo to, że graliśmy w dziesiątkę, później, bo przez kontuzję Lando, później Filip dostał drugą żółtą, w konsekwencji czerwoną kartkę, no to zespół chciał osiągnąć 3 punkty. Zazwyczaj drużyny cofają się, grając w jednego mniej. No my graliśmy dwóch mniej, a cały czas padliśmy do przodu. Kilka klarownych sytuacji, normalnie zamieniamy je na bramki. Dzisiaj tak się nie stało, ale trzeba ten punkt szanować, bo goście też mieli jedną sytuację w końcówce. Adrian obronił fenomenalnie tą sytuację i remis sprawiedliwy, ale jest taki lekki niedosyt, tak? No bo można było się pokusić, ale reasumując, jeżeli chodzi o całą rundę, zakończyliśmy dzisiaj, jesteśmy liderami, jesteśmy na tym miejscu, na którym się od nas oczekuje. Więc trzeba pochwalić drużynę za całokształt tej rundy i za tydzień rozpoczynamy kolejny etap, kolejną rundę. No, można powiedzieć, że mimo że te boiska są słabszej jakości, no to lepiej prezentujemy się na wyjazdach. No, myślę, że tutaj otoczka też, stadion, piękna płyta, te drużyny dostają zdwojonej mocy. No jesteśmy jedyną czy jedną z dwóch drużyn, bo nie wiem jak Unia Skierniewice skończyła dzisiaj mecz, która dotychczas nie przegrała spotkania na wyjeździe od Ekstraklasy po trzecią ligę, więc na pewno jest to satysfakcjonujący wynik i bardzo dobry. Będziemy chcieli zacząć tą kolejną rundę już w sobotę również od zwycięstwa i tyle, no, gramy dalej. Uważam, że mamy duże rezerwy. Okres przygotowawczy był krótki. Nowy zespół praktycznie zbudowany od samego początku przez zarząd. Wprowadziliśmy pewne elementy, jeżeli chodzi o naszą grę w ofensywie, w defensywie również. I no, gdzieś to myślę, że ciekawie wygląda. Ale będziemy chcieli grać jeszcze lepiej. Na pewno chcemy trochę zmodyfikować to nasze granie. Dużo czasu mamy na to, więc ja jestem optymistą i myślę, że każdy z chłopaków, który siedzi w tej szatni, również. Będziemy się teraz koncentrować na meczu z Kluczewią, a Puchar no na pewno wielka sprawa. Jesteśmy na ten moment w 16 drużyn w Polsce jako trzecioligowiec. Możemy być w ósemce, więc na pewno zrobimy wszystko, by się znaleźć. A czy rywal w zasięgu? No na pewno, no to losowanie zarówno dla nas, jak i dla drużyny z Nowego Dworu jest dobre, tak? Bo dwóch tych trzecioligowców się spotyka. Wcześniej to losowanie, no raczej bym powiedział, że nam nie sprzyjało, no bo jednak ekstraklasowa Warta Poznań, rezerwy Lecha czy Hutnik Kraków, który też miał poprzednią bardzo dobrą rundę, nie byliśmy faworytami. Teraz można powiedzieć, że na papierze jesteśmy, ale chodzi o to, żeby pokazać to na boisku, tak? Że zasługujemy na to miano.